Witam Państwa w Toruniu 26 września 2021 roku. Przed nami rozgrywany awansem mecz trzeciej kolejki ligowej. Mistrzostw Polski w hokeju na trawie, runda jesienna, sezon 2021-2022. Pomorzanin Toruń podejmuje Stelę Gniezno. Zapraszam do oglądnięcia obszernego materiału z tego spotkania. Wybiegi pomiędzy Pomorzaninem Toruń i Stelą Gniezno po pierwszych 15 minutach, wynik 0-0. Rozpoczęła się druga kwarta
pojedynku hockey Superligi po pierwszych 15 minutach wynik 0-0. Dobrze,
Kurde, znowu gafa, no. Uderz! Chodź, uderz! Cholera jasna. Nie! Dobra, jeszcze Maciej Janiszewski. Thank you.
klub. Jest niczym mógł. Zaraz 43. minuta spotkania. Bramka dla zespołu Stare Gniezno. Hokej Superligi trzeci. Rozpoczęła się czwarta kwarta pojedynku hokej Superligi. Pierwsza minuta spotkania. Na listę strzelców wpisuje się kapitan zespołu drużyny toruńskiej Krystian Makowski. Go!
Zakończyło się spotkanie Pomorzanin Toruń Stela Gniezno. Zwyciężył zespół toruńskiego Pomorzanina 5-1. Bramki w tym spotkaniu zdobyli dla Pomorka Krystian Makowski 4 i Maciej Janiszewski 1. Honorową bramkę dla Steli Gniezno zdobył Damian Jarzębowski. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Zapraszam na inne relacje z aren sportowych. Namawiam do subskrypcji mego kanału na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Pozdrawiam, Mariusz Typczyński.